Cześć Wam. Dzisiaj postanowiłem się wybrać na Zakrzowską Górę. Górę Szpic. No jest tutaj bardzo fajny obiekt. Jest to obelisk wybudowany pod koniec XVIII wieku. Upamiętniający właściwie zdobycie Śląska przez Prusy. Jego fundatorem był hrabia Strachwitz. Był on ówczesnym właścicielem tego terenu. Jego wysokość to, początkowa wysokość to 5 metrów. Podejdziemy może tutaj całkiem do jego podnóża, żeby zobaczyć kształt, w którym on został wybudowany. No zobaczcie, trójkątna podstawa, trójkątny ocios. Chyba jedyny tego typu pomnik w regionie opolskim. Został on zbudowany z miejscowych kamieni, z tych warstw górażdżańskich. Rewelacyjna sprawa. No wieża ta została wybudowana, jak widzicie, na takich fragmentach bloków skalnych, wapieni warstw górażdżańskich. Kombinuję tutaj na wszelkie sposoby, żeby złapać odpowiedni kąt, w którym mógłbym dokładnie uwiecznić zarys tej konstrukcji, która jest w kształcie ostrosłupa. No przy okazji zobaczymy właśnie te odsłonięcia skalne, które znajdują się tutaj w miejscu tego starego wyrobiska. No ciekawa rzecz. Często słyszałem jakieś opowieści o tym miejscu, ale tak szczerze mówiąc nigdy nie miałem jakoś ochoty tutaj zawędrować. No w końcu jest tutaj kawałek drogi przez pola, przez lasy. Z tym miejscem wiążą się też legendy. Stoję w tej chwili na skraju takiej skarpy. Mam nadzieję, że to wszystko się nie osunie. Chcę Wam tylko dokładnie pokazać, jak wygląda ten obelisk. Jest to południowa strona, w tej chwili nasłoneczniona bardzo ładnie. Ładnie też widać te wszystkie korzenie, które porastają go praktycznie od samego dołu, od podstawy do samego szczytu. Z tego co widać, tam szczytu troszeczkę brakuje. Jakoś się uda. Zobaczcie, jaki typowy ostrosłup. Trójkątny ostrosłup.